Dzień dobry Państwu. Zajmuję się w prokuraturze sprawami informatyzacji, a wcześniej zajmowałem się ściganiem przestępczości zorganizowanej. Problem sprowadza się do tego, że tworzenie programów do analizy systemów musi służyć zadaniom, a przede wszystkim służyć praktyce. Celem kierunkowym jest wykorzystanie produktu, który będzie przedmiotem mojej wypowiedzi w dniu dzisiejszym, czyli międzynarodowego programu Hemoli w ściganiu przestępczości zorganizowanej, prania pieniędzy. Należy Państwu przybliżyć, jak wygląda w praktyce ten problem. Parę słów na temat organizacji ścigania przestępczości zorganizowanej, prania pieniędzy, czy akurat tej kategorii przestępstw, gdzie Hemolia może nam się w przyszłości przydać. Zgodnie z przyjętą definicją, to dla tych, którzy prawem karnym się na co dzień nie zajmują, artykuł 299 Kodeksu Karnego definiuje zakres penalizacji. On ewoluował od słynnej ustawy o ochronie obrotu gospodarczego poprzez wprowadzenie do Kodeksu Karnego i zarówno w zakresie przedmiotowym, jak i podmiotowym. Na dzień dzisiejszy jest definiowany w sposób jednoznaczny, czyli wszystkie uzysk, jak gdybyśmy żargonowo powiedzieli, pochodzący z przestępstwa jest definiowany jako właśnie to dobro, które jest przedmiotem prania. Generalnie powierzono, mimo że dosyć długo się zastanawiano, czy powołać jakiś organ, który się zajmuje instytucjonalnie rozpoznaniem, ściganiem, definiowaniem zjawisk dotyczących prania pieniędzy i wreszcie ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa powołała instytucję, która tkwi organizacyjnie w strukturze Ministerstwa Finansów, a mianowicie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który jest w randze tytularnie podsekretarza stanu Ministerstwa Finansów, ale z uwagi na to, że ma własną ustawę, która ustala zakres działania tego pionu, to delikatnie mówiąc jest suwerenny wobec Jana Wincenta Rostowskiego, obecnego ministra finansów. Wiecie, kto nim jest? Minister Parafianowicz, który od razu jest również szefem kontroli skarbowej, więc niektórzy mówią, jest to mocny człowiek w kraju. Wracając do tej kognicji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, to to, co interesuje akurat mnie jako przedstawiciela prokuratury, to zadaniem GIF-u jest rozpoznawanie zdarzeń w obrocie finansowym. Najpierw działanie jego było skoncentrowane nie tylko wyłącznie na sektor bankowy. Teraz jest rozszerzony, bo jak Państwo przypominacie sobie, 16 lub 17 zmian ustawy, między innymi rozszerzono zakres podmiotów obowiązanych i uprawnionych. Obowiązane to są te, które muszą przekazywać informacje. Zmieniał się też próg finansowy, który stymulował zakresem przekazywanych informacji. Na dzisiaj wynosi on 10 tysięcy euro. Ale mamy też pojęcie, które pojawiło się w praktyce, transakcje rozsiane. Przy słynnej sprawie, przy której to było koniec mój z praktyką, bo akurat zajmowałem się wątkiem bankowym w ARPI, czyli sprawą Marcinka Gąsierowskiego. I wtedy pojawiło się, bo kiedy jeszcze nie było GIF-u, był Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego i dla Narodowego Banku Polskiego ustalony był próg, gdzie wymagany do przekazywania elektronicznego pieniądza. Koledzy z ARPI umiejętnie zawsze ten próg omijali, stanowiąc wielokrotność transakcji poniżej tego progu, licząc na to, że ktoś, kto będzie się literalnie trzymał ustalonego poziomu, nie będzie zainteresowany ich transakcjami. Tak pojawiła się historycznie rzecz biorąc w naszym obiegu instytucja transakcji, czy definicja instytucji transakcji rozsianych. Dalej GIF został wyposażony poza inicjatywę procesową, czyli zawiadamiania nas, również pewne decyzje paraprocesowe, a mianowicie blokady i wstrzymanie rachunku, czy blokadę rachunku, wstrzymanie operacji finansowej. Większość Państwa wie, na czym rzecz polega. Jest ściśle określony termin czasowy 72 godzin, powiadomienie nas i to jest też jedyny przypadek, gdzie sztywno pojmowane tajemnice, jakie u nas funkcjonują, w
w tym tajemnica bankowa, jest omijana, czyli nie wymaga decyzji indywidualnej sądu o uchyleniu tej tajemnicy bankowej, bo w przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy, nawet w postępowaniu sprawdzającym z 307 KPK, nie ma obowiązku występowania o uchylenie tajemnicy bankowej. Mamy tu do pojęcia z tak zwaną dynamiczną pojęcie zakresu tajemnicy bankowej i prokurator wtedy konsumując, uznając słuszność decyzji GIF-u o blokadzie lub wstrzymaniu operacji, dokonuje postanowienia o zabezpieczeniu. Ono obowiązuje tylko 3 miesiące. Musimy z postępowania ad rem przejść postępowaniu ad personam po to, żeby już wtedy było to postanowienie na, jako zabezpieczenie majątkowe. GIF oczywiście prowadzi również swoją bazę danych, którą strzeże jak źrenice oka o rachunkach bankowych używanych i my musimy jako główny konsument procesowy, mówię my jako jednostki prokuratury, występować do nich o to, żeby tą wiedzą się podzielili. Występujący przede mną kolega z ministerstwa Jarosław Paszkę był z jednym z inicjatorów ustawy o rejestrach bankowych i polisach notyfikowanych. I tak się zdarzyło, że pilnujący zwykle interesów fiskusa minister finansów przez nieuwagę wyraził zgodę na to, żeby administratorem tej bazy danych był minister sprawiedliwości. Ta baza będzie bazą wszystkich rachunków bankowych, nie tylko tych, których są w GIF-ie rejestrowane, gdzie zaistniało lub mogło zaistnieć podejrzenie, że były związane z praniem pieniędzy. Postępowanie karne. Jak wiecie Państwo, KPK konstruuje tylko w jednym przypadku właściwość rzeczową prokuratury warszawskiej w postępowaniach karnych związanych z ochroną obrotu papierami wartościowymi. Natomiast w przypadku 299 jest to eksterytorialne. I w związku z tym postępowania w tych sprawach prowadzą wszystkie prokuratury wszystkiego szczebla. Rejonowe, okręgowe, a nawet wydziały przestępczości zorganizowanych, alokowane przy 11 prokuraturach apelacyjnych, w tych szczególnie ważnych sprawach, czy dużych, jeżeli chodzi o wartość przedmiotu przestępstwa. Z reguły te postępowania głównym naszym kontrahentem procesowym jest policja, ale również też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który w trybie ustalonym w KPK zlecamy prowadzenie czynności. Wszystkie postępowania, bez względu na to, czy są prowadzone w Strzelinie, to jest taka mała miejscowość pod Wrocławiem, gdzie jest prokuratura, czy też w Sokółce, bo tam też mamy prokuraturę, podlegają monitoringowi, chodziło o stworzenie centralnej u nas bazy danych, monitoringowi od wielu lat Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej. Tam prowadzimy bazę danych o tych wszystkich zdarzeniach. Ba, prowadzimy również subbazy o przestępstwach bazowych, które generowały zysk w 5 kategoriach. Przestępstw akcyzowych, przestępstw paliwowych, przestępstw narkotykowych, wyłudzeniach kredytów i handlu narkotykami, ponieważ prochy i obrót prochami jest największym kreatorem zysku, a który potem, że tak powiem, podlega, czy może wybrać. Departament ten doprowadzi własną bazę danych od 8 lat. Dalej, żebyście wiedzieli, zobrazować mogli, jaki to jest zakres. To mam dane statystyczne za 2011 roku. W 2011 roku prokuratury wszczęły 715 postępowań karnych, w których 425 osobom przedstawiono zarzuty związane z praniem pieniędzy, 93 akty oskarżenia, 315 osób, wartość przedmiotu przestępstwa 56 milionów złotych, zagraniczne środki płatnicze to jest prawie 20 milionów złotych. Mówię o tym, co już jest w fazie postępowania przygotowawczego. Pranie przestępstwa, a przestępstwa bazowe. Przede wszystkim zmienił się katalog przestępstw, który generuje zysk, a który jest jak gdyby, bo my zawsze jesteśmy na te 3 kroki za przestępcami, to jest naturalną rzeczą i to nie jest to odosobniona sytuacja, jeżeli chodzi o organy ścigania w Polsce, bo tak jest na całym świecie. Szczególnością, słuchajcie, właściwością, czy też specjalnością polską jest obrót złomem, jako dobry generator zysku.
bo blendowanie paliwa i obrót paliwem już z uwagi na to, że służby celne dosyć już zaczęły skutecznie działać i możliwość, że tak powiem, przejmowania migrowanych przez Polskę transportów paliw już jest dużo mniej. Tym bardziej, że policja wypracowała, słuchajcie sobie, dosyć skuteczne metody operacyjnego rozpoznania zjawiska, a mianowicie na przykład monitoruje wszystkie nieruchomości, które były bazy paliwowe. Nie chodzi o obiekty wojskowe. 90% trafień w ostatnich latach po, że tak powiem, penetracji tego miejsca. I teraz druga rzecz, która się pojawiła jako najskuteczniejszy środek związany z zwalczaniem prania pieniędzy, to jest poszukiwanie składników majątkowych. O tym za chwilę jeszcze dwa słowa. A teraz hemolię. Zastanawiałem się, w jaki sposób produkt, który powstaje tutaj na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, produkt międzynarodowy, bo kooperacja jest tutaj przy produkcji tegoż systemu hipotetycznie funkcjonującego za parę lat w Unii Europejskiej. No, starałem się zastanowić, w jaki sposób można go adaptować, implementować do praktyki w Polsce. I znalazłem kilka obszarów, do którego możemy tego narzędzia użyć. Pierwsza rzecz to byłoby to narzędzie do komunikacji pomiędzy organami, które zajmują się rozpoznaniem i ściganiem. Rozpoznaniem, czyli chodzi głównie o GIF. GIF ma swoje narzędzia analityczne. Niemniej jednak one są, że tak powiem, wewnętrznie wykorzystywane, a nie zewnętrznie, że tak powiem, z organami, innymi organami procesowymi. W związku z powyższym, teorie jako pierwszy punkt to można użyć jako narzędzie komunikacji między tymi organami, które zajmują się ściganiem brudnych pieniędzy. Dwa. Użyć do wewnętrznej analizy. I tutaj jest otóż po raz pierwszy możliwość zunifikowania programów do analizy kryminalnej. My mamy swoje programy do analizy kryminalnej, zresztą specjalnie adaptowane. To jest produkt angielski, a zresztą mniejsza z tego, jaki to jest produkt. On jest ulokowany na poziomie prokuratora apelacyjnych i okręgowych. Na dzień dzisiejszy zatrudniamy ponad 110 analityków kryminalnych, którzy przez minione lata nabyli już takich umiejętności, że jak widzieliście, słynna złota sprawa, to nie chodziło o prokuratorów przeniesionych z Gdańska do Łodzi, no tak zapadła decyzja, czyli słyszeliście Państwo, tylko chodziło o analityczkę, która już tam siedzi parę tygodni nad zdarzeniem, a tam są miliony różnych operacji, powiązania obiektów, tak to się nazywa w żargonie, obiekt to jest pani, ja, prawda, ze zdarzeniami. No więc wymyśliliśmy również tutaj, to nie jest mój autorski pomysł, że hemolię moglibyśmy użyć jako narzędzia wspomagającego do analizy kryminalnej w policji, w ABW, w prokuraturze, do systemów wspomagania analizy kryminalnej. I wreszcie trzecie, to jest zdarzenie, które wymaga współdziałania trzech organów, ale skoro u nas jest to zunifikowane, jednolite, to moi analitycy, którzy się przyjrzeli założeniom hemolii, powiedzieli, że tą hemolię można użyć również wewnętrznie do wspomożenia naszego programu do analizy kryminalnej. Dalej, BOM. Jak wiecie Państwo, z opóźnieniem, bo byliśmy chyba przed ostatnim państwem unijnym, implementowano decyzję Rady Europy o stworzeniu Narodowego Biura do Spraw Odzyskiwania Mienia. W poprzednim swoim wcieleniu zawodowym akurat tym tematem się zajmowałem, jeszcze przed porzuceniem nas przez matkę, czyli przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wydzieleniem jako jednostki odrębnej. No i ten BOM w Polsce organizacyjnie funkcjonuje, nie wszyscy Państwo wiedzą, jako jednostka organizacyjna Komendy Głównej Policji. Jest to Wydział do Spraw Odzyskiwania Mienia i jest również organem do współpracy międzynarodowej, skracając poprzez literalnie, korzystając z przepisów i z zakresu pomocy międzynarodowej pomocy prawnej, można się w incydentalnych sprawach zwracać, ale już wszczętym postępowaniem. Natomiast ten organ policyjny, który pełni rolę Narodowego Biura, ma możliwość, że tak powiem, przed wszczęciem postępowania, czyli w fazie zbierania dowodów, które pozwalają na podjęcie decyzji o wszczęciu postępowania karnego. Rozmawiałem z majorem Woźniakiem, z podinspektorem Woźniakiem, szefem tego wydziału.
Jest zainteresowany Igor, że tak powiem, przyjrzeniem się możliwością wykorzystania hemoli w działaniu naszego biura, Narodowego Biura do Spraw Odzyskiwania Mienia. No i wreszcie hemoli, ale tutaj potrzeba zgody ministra parafiadowicza, czyli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, ponieważ ci, którzy znają ustawę o przeciwdziałaniu, to wiedzą, że organów uprawnionych obowiązanych oni, które występują w podwójnej postaci, jest ponad 40 już teraz. W związku z tym większość z nich, mimo obowiązku prawnego polegającego na własnym zaopatrzeniu się w narzędzie informatyczne do komunikowania, takiego narzędzia nie posiada. Jest pewnego rodzaju próżnia, który można hemoli użyć. Dziękuję za uwagę.